jak na Augsburgu? Bardzo dobrze, myślę, że dobrze pracujemy. Wiadomo, jest ciężko, no ale tak to zawsze było i będzie. I fajnie, naprawdę fajnie. Pogoda dopisuje. Boiska są fajne, także można tylko pracować. No dzisiaj jednak widać trochę doskiera w treningu, dało się to odczuć? Tak, specjalnie, że mieliśmy stałe fragmenty gry, także ciężko było dobrze dośrodkować piłkę, ale no takie są warunki, takie też warunki będą mieli przeciwnicy, więc myślę, że to wpływa na jedną i drugą stronę. No właśnie, bo co nas jeszcze dzisiaj w pewnym dniu czeka? Dzisiaj jeszcze zagramy sparring z Tadżykistanem, także myślę, że też będzie to produktywny mecz i mam nadzieję, że go wygramy, że dobrze zagramy. Jest to trzeci sparring, który nas czeka. Jak to możesz ocenić siebie, jak się czułeś w tych dwóch poprzednich? Myślę, mogę powiedzieć, że będę się czuł w tym dzisiejszym najświeżej, że tak powiem. A w tamtych uważam, że dobrze zagrałem, dobrze zagraliśmy jako drużyna i fajnie, że są też tacy cięższe zespoły, z którymi możemy zagrać. I ja oceniam, że bardzo dobrze na razie wyglądamy, także oby tak dalej. To już tak zakulisowo też, jak spędzasz tutaj czas, z kim jesteś w pokoju? Ja jestem z Artim. No co, wiadomo, jak to na obozie, często się gdzieś wychodzi na kawkę, usiąść trzeba, pogadać też. Też jakby z Artim też się poznajemy jeszcze bardziej, bo tak naprawdę nie spędzaliśmy aż tak dużo czasu w Łodzi. No a teraz korzystamy z fajnej pogody, bo naprawdę myśleliśmy, że nie będzie tak kolorowo, ale jest słoneczko, można korzystać z wszystkiego. Naprawdę. Obserwując Artiego z boku, można powiedzieć, że jest taki spokojny, wyciszony chłopak. Czy faktycznie tak jest? No wiadomo, każdy ma swoją taką ukrytą stronę i no jest spokojny, ale myślę, że wtedy, kiedy może, to sobie pozwoli na śmiech, na różne dogryzamy czasami też sobie, także myślę, że pozytywnie naprawdę. Za nami też takie spokojniejsze, wolniejsze dni. Była okazja, żeby poznać tutaj trochę okolice Side. Byłeś też wcześniej tutaj w Turcji, miałeś... Tak. To jest mój czwarty obóz już w Turcji. Miałem okazję, czy jak byłem jeszcze tam 4 lata temu z Lechią, zwiedzałem. Zawsze fajnie gdzieś tutaj sobie pójść, zobaczyć Stare Miasto. Pójść nad morze przede wszystkim, bo brakuje trochę morza. Myślę, że jest to fajna jakby lokalizacja na obóz, na to, żeby sobie też poznać Turcji trochę. Teraz też jest chyba doskonała okazja, żeby wysłać znajomym zdjęcie właśnie nad morze. Tak. Tata się denerwuje, że w Polsce pada śnieg, a tutaj mamy taką fajną pogodę, także też można trochę ponerwować członków rodziny. Jestem pod wrażeniem tego hotelu, całej otoczki, że no to jest tak naprawdę mój pierwszy taki obóz profesjonalny. Wszystko jest tutaj na najwyższym poziomie, jedzenie jest naprawdę bardzo dobre, boiska. Też nie można się tak naprawdę do niczego przyczepić i no pozostaje tylko trenować. Był stresik przed wyjazdem na obóz? Nie było stresiku, bo z chłopakami już pogadałem ze wszystkimi i się zaaklimatyzowałem do zespołu. No właśnie, jak przyjęła Cię drużyna, jak Ty to odebrałeś, jak to odczuwałeś? Drużyna przyjęła mnie bardzo dobrze, z większością tak naprawdę już się znałem przed przyjściem, a zresztą mam bardzo dobry kontakt i jestem bardzo szczęśliwy, że mnie tak dobrze przyjęli. Przed wyjazdem w wywiadzie też dla UPSTV wspomniałeś o tym, że to jeszcze był taki moment, w którym bałbyś się zrobić siateczkę starszemu zawodnikowi. Tutaj na treningach już chyba mogło mieć to miejsce. Nie, no nadal się boję. Nie przychodzi mi to nawet przez myśl na ten moment. Był czas wolny i też czas na to, żeby trochę zobaczyć tę okolicę tutaj? Tak, mieliśmy czas wolny. Ja natomiast nie wybierałem się nigdzie na miasto, ale poszedłem z chłopakami na plażę odpocząć. Był już ten moment, w którym denerwujesz swoich znajomych z zdjęciami właśnie z plaży, z takiego słonecznego dnia? Nie robię jakoś dużo zdjęć i nie denerwuję ich tym. Okej, to też jeden z Twoich ostatnich dni na obozie. Dlaczego? Ponieważ jutro wyjeżdżam na zgrupowanie reprezentacji Polski. Jesteśmy 2 dni w Piasecznie na zgrupowaniu i potem wylatujemy na turniej towarzyski do Hiszpanii. Jakie elementy są brane pod uwagę przy wyborze strony, na przykład przed pierwszą połową, tak jak teraz? Słońce.
Słońce jest głównym czynnikiem, które będzie powodowało problem w drugiej połowie. Na tej połówce może być katastrofa. Ostatnio był problem z rozróżnieniem zawodników. Więc oby w pierwszej połowie, żebyśmy grali na tej połowie. To dla ciebie też przy wybijaniu piłki? Nie, tak, no słońce to jest najgorzej, co może być, nie? No bo jak gra się pod słońce, to lekki problem się robi. Tym bardziej, że tutaj to boisko jest takie, że słońce zachodzi po drugiej stronie dalej na wysokości oczu, więc druga połowa są ciężary. Są ciężary, ale chyba wiecznie jest troszkę mniej niż było do południa. Wiatr boczny. Pod narty. W widełkach. Czyli wybijając na aferę, nie możesz się spodziewać, gdzie ta piłka wyląduje. Zależy w którą stronę. Ale znowu zobacz, będziemy mieli pod wiatr tu. Ale my gramy ziemią. Tak. Piła do ziemi, nie ma problemu. Wiatr nas nie interesuje. Jest ważnym zawodnikiem dzisiaj Damian Nowacki. Środek pomocy. Od tego też zależy dzisiejsza twoja dyspozycja, bo jeśli ja będę ci dobrze piłki wprowadzał i ty będziesz miał tam sporo miejsca, będziesz miał szansę robić przewagę w bocznej strefie. Właśnie, no, będzie napędzał, właśnie o to chodzi. Będzie napędzał. Właśnie tak. Ja na długim czekam, nie? Dasz dobrą. Coś tam trzeba dać dzisiaj, nie? Dobre zawody. Joker wchodzi z ławki. Oczywiście. Nie wiem, czy zauważyliście, ale... Nie jest ławka, to jest pierwsza połowa, druga połowa. Zacząłem występować. To nie ma. 11-1, 11-2. Wszyscy. I ta nomenklatura w sparingach się zmienia, diametralnie. Nie ma pierwszy skład, drugi skład. To jest ciągła walka, jest 11-11. Każdy jest gotowy, głodny. Czyli jeszcze skład się nie wykrystalizował. A obawiasz się o prawą obronę? No powiedz tak obiektywnie, obawiasz się, czy czujesz się mocno na tej pozycji? Czuję się mocno, no, to ale to jest... kontrakt przedłużył, tak? Jest rywalizacja, no nie, nie jestem pewny, że będę grał. No. Ale jakbym nie czuł się mocny i bym był, nie był pewny siebie, no to już bym się jakby poddał, tak? Zdajesz sobie sprawę, że my w Łodzi od ciebie dużo oczekujemy i na twoich barkach spoczywa ten ciężar gatunkowy? Co, no, postaram się dać najlepszą wersję siebie, tak? Jest mi miło. Miło w ogóle z tobą spędzać czas na tym obozie. Słuchaj, jak cię obserwowałem w telewizji, jak grałeś w Śląsku Wrocław, to jest w ogóle dla mnie zaszczyt. Co ty gadasz w ogóle? Co on gada? Widzowie! Trzeba trochę podpompować. Co on gada? Dobra, siema.